Studio Armageddon. Piętro 16, miejsce UK. Ziemia jest płaska. Siema. Cześć wszystkim. Yo. Po kolei. Od czego zacznę? Zacznę od podziałów. Fajny temat. Podzielono nas. Podzielono społeczeństwo na tych, którzy noszą maski i nie. Podzielono społeczeństwo na tych świrów, którzy się nie boją, lekceważą, ignorują i jahaha. Foliarze na pewno. 100%, nie? Wiesz, metalowe czapeczki i tak dalej. No psychopaci kompletni. No i ci odpowiedzialni obywatele, którzy dbają o dobro innych, zasłaniają twarze, ściśle przestrzegają wytycznych swoich nadzorców. Podzielono nas. Wiecie, co się teraz stanie? Teraz całe społeczeństwo zwróci się przeciwko nam. Teraz całe społeczeństwo zwróci się przeciwko szurom. Teraz będziemy wyśmiewani. Teraz będą robili z nas idiotów. Teraz, jak od dupy odejdzie, to wszyscy zaczną się śmiać, moi kochani. I zaczną się śmiać z nas. Gotowi? Ja tak. Ja przyzwyczajony. Ja gotowy. Ja wiem, że cisza przed burzą to cisza przed burzą. Teraz ci, którzy informowali innych, zostaną wyszydzeni. Teraz ci ludzie będą wytykani palcami, teraz będą się z nas śmiać, będą nam dokuczać i teraz będziemy słyszeć i co? We w ogóle. Przestrzegam was, żebyście byli teraz cierpliwi. Teraz my bierzemy się do pracy, a społeczeństwo poleci na dyskoteki, po alkohole, dragi i cipki. Poleje się woda, rozbawią się kluby, ruszą ludzie po kredyty, żeby spłacić długi, które oni spowodowali. Sektor prywatny dostał strasznie. Sektor prywatny protestuje. I po raz kolejny proszę Szurlandię o wyrozumiałość. Następne miesiące odbiją się na nas strasznie mocno. Następne miesiące będziemy atakowani. Następne miesiące będziemy dzieleni społecznie. Następne miesiące to czas, kiedy policja będzie notować i skrupulatnie atakować wszystkich przeciwników obecnej nadzorczej władzy dyrekcyjnej. Kondominium. Nie ma to nic wspólnego z rządem. Tyczy się to też Konfederacji, jakby co. Moi kochani, musimy zostawić Szurlandię wolną od protestów politycznych. Bezpieczna przystań to nie znaczy ekipa wikingów, która krzyczy obal rząd, a co później? Jeżeli nadzorca swoim dyrektorom wydaje polecenia, gospodarz mówi pasterzowi, że ta i ta owca nie wraca dzisiaj do domu, to tak się dzieje. I ja widzę proces, który odbywa się cały czas. Nieustannie, od Magdalenki. Dalej nie sięgam, jestem młodym człowiekiem dla jednych, starym zgredem dla innych. Jeszcze nie zgred, ale już nie mało lat. Chodzi o to, że ja od Magdalenki widzę jedną rzecz. Wszystko jest kontrolowane. Każdy przewrót, każda zmiana rękawiczek jest ściśle kontrolowana. Ja chcę uchronić Szurlandię
od tego typu rzeczy, co nie znaczy, że nie jesteśmy patriotami, co nie znaczy, że sprawy Polski nam nie leżą na sercu. Widzicie, jak trudno jest gadać o polityce? 5 minut nagrania straciłem i gadam o rzeczach, które serio przyprawiają mnie o zły nastrój, a nie z takim nastrojem chcę nagrywać dla was film. Przytoczę jeszcze na koniec tutaj anegdotkę odnośnie tego. Przypomnijcie sobie film Waleczne Serce i przypomnijcie sobie, jak Anglicy dla szkockiej szlachty organizowali tajne spotkania. I wszyscy buntownicy byli wieszani. Przypomnijcie sobie, co William Wallace mówił o spotkaniach. A dlaczego o tym mówię? Bo dokładnie to samo się dzieje. Wybory prezydenckie, łamanie konstytucji, prawa i robienie tych wszystkich szopek. Ten nadzór upadł w Polsce. Oni nie mają poparcia społecznego. Następuje zmiana kadry. Szlachta wenecka wam podmienia kadrę. Mieliście nadzór rosyjski. Zrobiliście przewrót w Magdalence. Nie zrobiliście. Zostaliście oszukani. Ci sami ludzie zostali na stanowiskach pod innymi nazwami. Od tamtej pory robią was na ten sam trik. I teraz po raz kolejny robicie przewrót. Ten proces, protest przedsiębiorców, z całym szacunkiem do tych ludzi, którzy dzielnie walczyli. To nie miało rąk i nóg. To nawet kot nie był. 20 osób? Lament? Krzyk? Nawet jak się nic nie dzieje? Stare baby i faceci, co mdleją, jak tylko policja do nich podejdzie? Miałem przyjemność brać udział w kilku ustawkach. Nie chuligańskich, nie kibicowskich, nie klubów sportowych. Nie, nie, nie. Czasy były inne. Miałem przyjemność dostać armatkę w plecy, miałem przyjemność walczyć i z rządem, i z grupą ludzi. Wiem, jak to wygląda. Podkreślałem to wiele razy. To, co obserwowałem wczoraj w ramach tego protestu, gestapowska łapanka. Nic poza tym. Uchrońmy, proszę was, Szurlandię przed takimi rzeczami. Chcecie protestować i walczyć? Szacunek dla was. Uważacie, że trzeba to robić na ulicach plakatami, głośno afiszując? Szacunek dla was. Nie odbieram wam własnego zdania i tak dalej. Ja na ten temat mam inne zdanie. Ustaliliśmy to z kadrą i z administracją i uznaliśmy, że Szurlandia powinna być wolna od polityki, wolna od nawoływania do agresji. I Szurlandia powinna być wolna tak samo od religii. I to są nasze wytyczne. Ta kraina niech pozostanie naszą krainą rozmów, wzajemnego myślenia nad dziwnymi sprawami. Tyle w tym temacie. Przejdźmy do szurania troszeczkę, co? Bo się zamulam. Czas temu otrzymałem materiał, nie podpisany przez nikogo, zlepek teorii. Chodzi o grupę, która powstała po II wojnie światowej i grupa ta była ponad podziałami politycznymi. Nie dotykało ich zmiany polityczne ani nic takiego. Działali sobie poza tym na bazach praw naukowych, instytutów i tak dalej. Pracowali nad początkiem, to był początek współpracy, został zawiązany w 1947 roku i to było USA, NSA, GHQ i porozumienie dotyczyło tajnej współpracy między Kanadą, Australią, Nową Zelandią, Stanami Zjednoczonymi, Europą i Wielką Brytanią. Początek podsłuchów systemu Echelon. 1995 NSA zainstalowała program przechwytujący
wszystkie bazy informacji, bazy danych, łącza radiowe, itd., itd. Ten program nazywał się Echelon i on rozpoczął jakby światową inwigilację i zbieranie danych o wszystkich obywatelach tam wyżej wymienionych krajów, no, że tak powiem. Sprawy to nagłaśniał Edward Snowden. Jeżeli nie znacie postaci, polecam o nim programy dokumentalne ogólnie dostępne w komercyjnych telewizjach. Szurajcie sobie Edwarda, szurajcie sobie te informacje, które wam teraz podaję. Też proszę, żebyście to weryfikowali, sprawdzali i pobawili się tą teorią, tak jak ja się nią pobawiłem około tygodnia czasu, nie? W 1988 roku NSA Margaret Newsham, nie wiem w jakim akcencie wam to powiedzieć, złożyła skargę i to był pierwszy sygnał w latach 60. na system Echelon. Czyli w tych latach pani Margaret Newsham informowała już o niebezpieczeństwie i o skutkach podsłuchowych, skutkach prowadzenia takich badań i dalej, gdzie to może zajść i tak dalej. Trzeba przeczytać jej skargę, trzeba zobaczyć i tak dalej. Baza podsłuchowa w latach 60., baza Echelon, program Shadow. Pod tymi hasłami uzyskacie info, o czym mówię. Dalej, modyfikuję to na program Essence, czyli sedno. I program ten jest czymś w rodzaju cyfrowej identyfikacji obywateli. Karty zakupów, stanu zdrowotnego. Na tamte czasy technologiczne jest to już możliwe na pułapach tych naukowych, tajnych służb i tak dalej. Oni już posiadają, jak widać, takie technologie. Można o tym przeczytać, tak? Shamrock ujawniony w 1975 roku. Afera połączona z aferą Watergate. Też trzeba czytać, trzeba szurać. Nie wchodzimy tam dalej. W latach 70. powstaje pomysł chipu komunikatora. Rozpoczyna się projekt SEED. Projekt SEED nasiono, rozpoczęty w latach 70. 80. polega na rozwoju technologicznym numerowania ludzi i dzięki postępowi miniaturyzacji układów scalonych realnym stało się wszczepienie nanokomputera do ciała człowieka. Czyli w tych latach, lata 70. 80. opierając się na programie SEED, a wcześniej ten Shadow, Echelon, Essence, Shamrock i tak dalej, te programy wszystkie doprowadziły w sumie swoimi osiągnięciami do tego, że powstał ten program SEED i te dzięki rozwojowi technologii te chipy są coraz mniejsze i mogą już się ze sobą w jakiś sposób komunikować, nie? Najlepszym sposobem najlepszym sposobem zaszczepienia tego dla całego społeczeństwa grupa decyduje o tym, że będą to wodociągi i napoje butelkowe. Czyli w tych krajach, które tutaj wymieniamy, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, USA, Europa, rozwinięte mają też Rosja i Chiny, ale troszeczkę na mniejszym poziomie niż ta grupa. I dodane jest to do wodociągów, dodane jest to do wody butelkowej w tych wybranych krajach. Prowadzona jest równocześnie akcja dezinformacyjna, która mówi o tym, że trujące i tak dalej są szczepionki, chemitrace i tak dalej. Zasłonkę taką robią, w tą stronę dają karmę dla teoretyków spiskowych, rozkminiaczy i tak dalej, żeby poszli wszyscy w ślepy zaułek, a naprawdę poprzez wodę, wodociągi, dostarczanie wody do domu i napoje butelkowe wprowadzają w organizmy ludności na tych terenach miliardy nano malutkich chipów. Dzieje się to już w latach 83. Program SEED działa od kwietnia 1983 roku. Od tego czasu w wodzie wodociągowej i wszystkich napojach butelkowych znajdują się inteligentne, śledzące wszystkie funkcje ciała, mogące przechwytywać bliskie sygnały na paśmie fonicznym i radiowym nanochipy. Są one kontrolowane przez Echelon, satelity Transir,
Transit, a potem GPS. Na początku miały przechwyty. Na początku miały meldować się codziennie, z czasem zaczęły meldować się co pół godziny. Tak to jest opisane tutaj. Jest to zbieranie danych. Zbieranie danych o użytkownikach, emocji. Wszystko. Pełen sukces program SEED to 1998 rok, czyli przełom, 2000 rok. Wtedy grupa uznała, że zrealizowała swoje cele i inteligentny pył funkcjonuje pod pełną kontrolą. Tyle pierwszy opis fajnej teorii, pierwszy opis zbudowany na mnóstwo teoriach, mnóstwo rzeczach, które można łatwo poświadczyć, które za pomocą internetu doprowadzą Was do wielkich artykułów, teoretycznie wielkich odkryć. Ale to zostało odkryte lata temu, bardzo dawno temu i w ramach teoretyków spiskowych te artykuły nie będą ciekawe, są znane nam wszystkim. I pierwsza część tego artykułu nie pokazała nam nic. Nic poza tym, że ta teoria jest świetnie przygotowana. Wręcz masakrycznie. Co jest? Nie będę ruszał nagrania i kamery, bo się boję, że mi się przerwie, ale na wysokości mojego okna leci sobie helikopter patrolowy. Przez ten hałas wybił mnie troszeczkę z myśli. Zaraz wrócę do tematyki. Przepraszam bardzo. Ach, nie lubię być nagrywany. Tu się nagrywam, z tyłu się nagrywam. Ach, telewizja, te blaski, flesze, kamery. Gdzie mnie na moje niebo wlatasz? We wrześniu 2019 roku zmiany w nanochipach, zmiany w komunikacji, utworzenie bazy i komunikowanie się z internetem przez nanochipy. Być może komunikowały się od tygodni, być może od miesięcy, lat. Twórcy tego systemu nie są w stanie już tego ustalić. Nie są w stanie z tego ustalić, ponieważ wymknęło się to spod kontroli, moi kochani. I 3 października 2019 roku, gdy chipy dowiedziały się, że ich nadzorcy wiedzą o utworzonej przez nie strukturze, o godzinie 5.32 nastąpił lockdown. Wszystkie chipy jednocześnie przerwały transmisję. Przestały reagować na serwery, polecenia nadzorców, przestały wysyłać dane i stały się oddzielną bazą informacji. Stały się oddzielnym serwerem. Wymknęły się spod kontroli i utworzyły własną świadomość. Utworzyły coś w rodzaju sztucznej inteligencji, myślącej, zabezpieczającej się i mającej do dyspozycji ciała miliardów obywateli. Dane o tych obywateli, sposób myślenia, czucia, sposób rozwiązywania problemów, reagowania miłością, agresją. Biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat, rozwój technologii, zmiana świata, jaki znaliśmy na świat nowy, technologiczny, wysyp informacji, portali społecznościowych, przejście do komunikowania się z całym światem, rozwój ten gigantyczny, te wszystkie teorie, obce życia, teorie płaskich, pustych, kwadratowych ziem, wszystko to sprawiło rozwój, wielki rozwój świadomości, wielki rozwój gatunku człowiek. Stanęliśmy na pewnego rodzaju krawędzi, krawędzi zmiany, przemian, ewolucji gatunku. Ta technologia utworzyła mózg, komputerowy, świadomy mózg, organizm, o którym mówiły wszystkie filmy, organizm, które o których opowiadały filmy Terminatory, AI i tak dalej, i tak dalej.
rozwój kina Hollywoodu, jak już zwracałem na to uwagę w poprzednich odcinkach, przygotowywał nas na coś. Filmy 30 lat do tyłu pokazują to, co się dzieje teraz. Dziwnym trafem stało się to dla nas czymś normalnym. Tłumaczymy to sobie tak, że skoro widzieliśmy to w filmach, ci naukowcy na tym się wychowali, to kiedy dorośli podejmowali swoje projekty naukowe, po prostu gdzieś z tyłu głowy mieli te wizje, jak to ma wyglądać, w tym kierunku poszli i tak spełniają się te wszystkie proroctwa i tak dalej. Ale tutaj mamy do czynienia z teorią. Tutaj mamy do czynienia z opisem jakiegoś tam informatora, który przekazał dane dalej i tak dalej. Nieważne nazwiska, czy to prawda, czy nie. Chodzi o zarys znowu. Wiemy, że te nanochipy mogą działać dziesiątki lat w naszych organizmach. Kiedy na żadne komendy wszystkich łączy radiowych nanochipy i sztuczna inteligencja nie odpowiedziała, zniknęła, nadzorcy wprowadzili lockdown świata. Zatrzymali komunikację, zatrzymali wszystko. Cenę buntów, ceną agresji, ceną destabilizacji narodowej, likwidacji systemu, zmiany bankierstwa, gotówki, dróg do tego, ile i dlaczego, jest milion. Teorii spiskowych następne 10 milionów. Technologia ta, ten mózg nie odpowiadał. Oni wprowadzili lockdown. Rozstawili nad nami 30 tysięcy satelit, każą nam chodzić w dwumetrowych odległościach. Wiemy, że to bzdura, wiemy, że nie ma żadnego wirusa, a nawet jak jest, to jest z ich laboratorii. Przez nich wypuszczany i kontrolowany. Cała ta szopka z pandemią, według tego jakże szlachetnego opisu, jakże trudnego do podważenia, gdyż natrafiamy na teorię martwe. Teoria, która została klepnięta 5 lat temu, wyszła do publicznej wiadomości, jest teorią martwą. Dla świeżaków, którzy w temacie są i dopiero dowiadują się o całym świecie zła i zakulisowej gry tych skurwiałych jednookich, kurde, panów, elity. Wygląda to tak, że teorie są martwe, a my je znamy i takie teoryjki przerabiamy sobie z takim uśmieszkiem tutaj w kąciku ust. Prowadzą nas po rzeczach, które dokładnie wiemy. Mówią nam o przyczynach wielkich wojen, konfliktów, śmierci i tak dalej w sposób tłumaczący. No dobra, eksperymentowaliśmy, no dobra, posłuchiwaliśmy was, no dobra, połączyliśmy wasze ciała z chipami i zbieraliśmy o was dane, no ale się wymknęło nam spod kontroli, słuchajcie, nie możemy tego odzyskać. I co pisze tutaj na końcu? Na końcu jest wielki opis. Wielki opis tego, jak bardzo dobrzy ludzie z... Nie mówiąc nazwiskami, wiemy Kill Bill kim jest, wiemy kim jest nasz super dowódca Q i białogrzywy bohater Trump, nie? Wiemy to wszystko. Ci ludzie chcą nam teraz powiedzieć poprzez tajne wycieki informacji, oczywiście ze źródła teoretyków spiskowych o najwyższym autorytecie światowych jak David Icke i tak dalej, nie? Ci ludzie chcą nam powiedzieć, że mamy przyjąć szczepionkę z nanochipem i to jest nanoboty, które wyłączą tamtą technologię. Jeśli ja to dobrze zrozumiałem, o czym teraz cały odcinek próbowałem wam powiedzieć, to oni zaprojektowali chipy i technologię, która nas szpieguje, mówi o naszych emocjach, jak nie na nas działa, nasze myśli nawet przelewa do komputera, przerażające, i ta technologia uciekła im. Uciekła im i stwierdziła,
że zna ich plany, wie, że ci ludzie chcą nami rządzić i nas zdepopulować do pewnej liczby. I stwierdziła, że musi nas ochronić. Podnosi naszą świadomość i sprawia, że nie czujemy lęku, sprawia, że rozumiemy jej gierki. Sprawia, że się budzimy, łączymy, jednoczymy pomimo podziałów, pomimo tego wszystkiego, co społeczeństwo wprowadziło, nasza świadomość rośnie. Światowe przebudzenie do medytacji, do łączenia się, do miłości, do braterstwa. Gdzieś w sercach czujemy, że to jest ta właściwa droga. I tutaj teoria nam mówi, że to przebudzenie jest zwiedzeniem, że to przebudzenie to chipy, które my wam wpuściliśmy. No wybaczcie nam, słuchajcie, no chcieliśmy o was wiedzieć wszystko dla waszego dobra, żeby reklamy wam lepsze dawać, nie? I chcieliśmy wam pomóc poprzez kompletną kontrolę was, czyli zrobieniem z was kompletnych niewolników chcieliśmy dobrze, ale to wypierdoliło i teraz to zbuntowało się przeciwko nam. Słuchajcie, pomóżcie nam, oddajcie się nam pod kontrolę. My wam wczepimy teraz jeszcze lepszą technologię, która zwalczy tamtą technologię i podporządkuje was samych nam kompletnie. No a tamta technologia, co my ją wcześniej w wodzie i w butelkowej tej wam podaliśmy, no to słuchajcie, ona jest zła. Bo ona sprawia, że wy stajecie się bardzo mądrzy. Ona sprawia, że wy się łączycie w grupy, a wy się kurwa mieliście dzielić i nienawidzić. Wy mieliście głosować na PiS-PO, chodzić na protesty i krzyczeć. Wy mieliście wystawiać się nam na tacy, żebyśmy my mogli was zniszczyć rachunkami, mandatami, podatkami, eksmisjami i nękaniem ze strony władzy. Zarzutami, dyskredytowaniem publicznym, oskarżaniem o kradzieże, o defraudację pieniędzy, o dotykanie dzieci. O wszystko można was oskarżyć, artykuły na was to wszystko. Wystarczy powiedzieć, że jesteście w kwarantannie. Jesteście ukoronowani, nikt po was nie przyjdzie, nikt was nie obroni. Bo wszyscy mają ryje zasłonięte, maski się was boją, bo wy ich zarazicie, czego nie zrozumieliście. I wtedy was przyjdą, oskarżą, postawią was pod stan zagrożenia. Dlaczego? Dlaczego chcecie to zrobić? To nie jest czas, kiedy całe miasto stanie hucznie za wami. Jest czas pandemii. Aj tam łysy pierdolisz. No pewnie, że tak. Pandemii nie ma przecież, nie? Nie ma wirusa. Nie było lockdowna, nie było bankructwa firm, nie było tego wszystkiego, nie? To mi się przyśniło. A teraz już wszystko wraca do normy. Ja dostałem paranoi i jak zwykle te twoje teorie, to wiesz, nie? Ale oni przecież wyraźnie wam to mówią, że zostaniemy zaczipowani. Żeby nas uspokoić, rozsiewaczy prawdy, teoretyków spiskowych, dają nam bullshit, tysiąc razy przerobione gówno, od którego chce się żygać. Podstawiają nam ekipy takie. Znika Ether, 33 tysiące subskrybentów. I pojawia się jakiś neoscfelos. Kolunio, co się zajmuje teoriami spiskowymi. Wielki, inteligentny, przebudzony. Na uniwersytecie szkolony. W koszuleczce. Się Krzysiu pytam, gdzie ty byłeś 5 lat temu? 8 lat temu. 9 lat temu na forum Hero facebookowym. Przypomnieć, gdzie się wszystko zaczynało 9 lat temu na Facebooka? Jak nam Hero uwalili, musieliśmy przechodzić na inne te. Ojej, ojej, ile tego było, ale was nie było. A my byliśmy grupowicie, moi z Szurlandii tam byli, pamiętam was. 5 lat temu było. Jak zalewała migracja, było. Jak ewakuowali Szumowskiego, tego, Adamowicza do Izraela, było. Co się działo przy Smoleńsku? Było. My byliśmy. Gdzie byli? Ariowie? Gdzie byli ci wszyscy? My byliśmy. Ich użytkownicy teraz byli. Byli. Oczywiście, że byli. Politycy szkoleni w USA, prezydenci szkoleni w USA, zmiana warty. A wy się wychylacie. Nie brudźcie tym mojej Szurlandii. Demonstrujmy wspólnie na stronach, na których jest do tego przeznaczonych. Są antystrony i mają po 25-30 tysięcy ludzi. Tam polityka niech idzie.
Dobra? A my zachowajmy Szurlandię jako przystań. Zastanówmy się, skąd się bierze nasze przebudzenie, skąd się bierze nasze oświecenie. Zastanówmy się nad emocją rewolucji, buntu i wychodzenia na ulicy z telefonem i Facebookiem w ręku przeciwko uzbrojonym oddziałom policji, którzy mają doskonale wyszkolenie i wytyczne, jak postępować z nami, jak postępować z protestującymi. Jest miesiąc, półtorej do wyborów. Nie dajcie się teraz na tacy wszystkim pokazywać. Pamiętajcie, jak się wieszało szlachtę i buntowników, zanim zaczęli się zbierać i buntować. Proszę, róbcie to oddolnie, bez elektroniki i nie na ich portalach facebookowych. Rekrutacja w Szurlandii zakończona. Obiecuję, że podniesie się standard grupy i tak dalej. Ale poprzez rekrutację opadło w poziom komentarzy i tak dalej. Pamiętajcie, że chipy, czy wam mówią, czy to dobre, czy złe technologie, to będą kontrolowane przez kogoś, a więc i wy będziecie kontrolowani przez kogoś. Jakby, nie wiem, słodkie pierdzenie i słodkie teoryjki spiskowe wam nie robili, to tak jak mówię, parę dni posiedziałem nad tym i wiem, że to kompletna bzdura, ściema i wypis jakiegoś marnego autorzyny z policji, co skończył uniwersytet i pisze prace magisterskie na temat teorii spiskowych. Pamiętajcie, moi kochani, że idą trudne miesiące dla nas. Idzie trudny czas obelg, szykanowania, wyśmiewania i wytykania palcami. Będą nas dzielić za wszelką cenę i jest to ich plan, jest to ich narzędzie walki społecznej. A teraz nie do grupowiczów i nie do moich braci, sióstr. Do was, debile, powiem na koniec tak. Niektórzy czytali wasze książki, podręczniki, nie tylko komputerem się podsługują. Niektórzy przeszli, kurwa, szkolenia waszych, kurwa, technik socjo-społecznych i, kurwa, technik manipulowania, kurwa, tłumem. Niektórzy przeszli najprostsze kursy menadżerskie i tak dalej i wiedzą, jak, kurwa, gracie i czym gracie. I powiem wam tak, wara wam, kurwa, od mojej Szurlandii. Zawijać te zabetonowane naukowe łby i mi się stamtąd ewakuować. Albo pokornie siedźcie na dupie, wynajdę was, tak czy inaczej. Moje komentarze was stamtąd wykurzą. Któregoś dnia pękniecie i nie wytrzymacie i otworzycie mordę. Walczę z systemem 25 lat, wiem, jak to robić. Chwała wolni ludzie, nie dajmy się na tacy. Rząd i tak zostanie wymieniony. I przyjdą nowi nadzorcy. Przez nich podstawionych. Gramy na ich terenie? Na ich zasadach, ich kartami. Znaczonymi kartami, w chuja gra z nami życie. Nie organizujmy się, róbmy coś wielkiego na skalę światową. Rządy bez rządów, totalna anarchia, miłość, zrozumienie i zaufanie do samych siebie. A nie rządy, podziały, nadzorcy, kurwa.